wieś o nazwie Widzew powstała już w połowie XIV wieku. Rozwijała się, tak jak większość innych okolicznych wiosek, bardzo wolno i były takie czasy, że stały tu zaledwie dwie chałupy. Swój renesans Widzew przeżył dopiero po 1879 roku. Wtedy wybudowano na Widzewie ogromną fabrykę, widzewską manufakturę, a nieco później widzewską manufakturę nici. W tej okolicy stało 158 małych drewnianych domów, przeznaczonych dla robotników manufaktury widzewskiej, zbudowanej przez Juliusza Kunicera. Stąd nazywano je domkami kunicerowskimi. W 1906 roku część Widzewa przyłączono do Łodzi, a tą pozostałą do torów kolejowych w 1915 roku. Wtedy była to już duża dzielnica miasta, w której znajdowały się trzy kluby sportowe. Tuż za torami linii kolejowej fabrycznej, po lewej stronie przy ulicy Niciarnianej, powstało pierwsze prowizoryczne boisko. Widzewiacy patrzyli zdumieni, że kilkunastu panów w krótkich majtkach ugania się za jakimś nadmuchanym balonem. Pierwszy raz zobaczyli piłkę nożną w wydaniu angielskim, bo widzewska manufaktura kierowana była przez Anglików. I to oni zaciekawili widzewiaków nową grą. Grą, która później podbiła serca nie tylko mieszkańców Widzewa. Marzyli o tym, by zacząć, podobnie jak Anglicy, kopać w drużynie piłkę. Te marzenia spełniły się w 1910 roku. Ustaw abszczestwa lubitiele i fizyczeska vo razwitia wa Widzewie, czyli statut Towarzystwa Miłośników Rozwoju Fizycznego w Widzewie. To tytuł rosyjski statutu, bo Polska była wtedy pod zaborami. Pierwszym prezesem tego towarzystwa został Stanisław Kułakowski, działacz PPS-u, a wspomagali go w tym Wacław Gapiński, Zdzisław Zdziarski i Bolesław Świerożewicz, także działacze PPS-u. Towarzystwo miało za zadanie krzewienie tężyzny fizycznej przydatnej w walce z zaborcą. Bardzo często członkowie towarzystwa wyjeżdżali na wycieczki. Pod osłoną lasów prowadzili pogadanki patriotyczne oraz ćwiczyli się w tych sportach, których na zewnątrz nie mogli ujawniać. W strzelaniu, w rzutach granatem i w tym podobnie. W towarzystwie dominowały dwie sekcje. Lekkoatletyczna oraz piłkarska. Zawodnicy wtedy mieli charakterystyczne pasiaste stroje. Pierwsze mecze piłkarskie widzewiacy rozgrywali na boisku wynajmowanym najczęściej od Union Turin Klubu. To bardzo silny wtedy klub sportowy słynący z drużyny piłkarskiej założonej przez Niemców. Stadion mieścił się tu na tej pustej przestrzeni przy ulicy Wodnej pomiędzy Wodnym Rynkiem i ulicą dzisiejszą Nawrot. Naprzeciwko stadionu stał już wtedy budynek Szkoły Rzemieślniczej Salezjanów. Później wyrósł tu także Kościół Salezjański. To boisko służyło widzewiakom z przerwami do 1914 roku. Wtedy, oglądając według nich to świetne boisko, marzyli o własnym, podobnym do tego. W tym miejscu, przy dzisiejszej Alei Piłsudskiego 92, dawniej Rokicińskiej 28, tu gdzie jest chodnik, jezdnia, znajdowało się dawne boisko RTS-u. Bowiem po 1922 roku klub się odrodził pod tą właśnie nazwą Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew. Patronat nad klubem przejął PPS. W 1928 roku uzyskano właśnie to rozległe, puste i ciche wtedy miejsce. I tu w czynie społecznym, a jeśli ktoś nie chciał pracować, to musiał wpłacić 50 zł,
działacze RTS-u stworzyli w ciągu 2 lat boisko sportowe ze skromnym zapleczem. Uroczystość otwarcia nowego boiska przy ulicy Rokicińskiej zaplanowano na 30 marca 1930 roku. Pojawiło się tu mnóstwo gości. W RTS-ie poza piłką nożną, lekką atletyką zorganizowano kilka innych sekcji, między innymi kolarską, bokserską, podnoszenia ciężarów, turystyczną, towarzyską, a także dramatyczną. Ćwiczono ciała i umysły. Oczywiście największe sukcesy osiągali zawsze piłkarze. Oni wiedli prym w łódzkiej A-klasie. Wielokrotnie zajmowali w niej czołowe miejsca. Te wielkie sukcesy przerwała wojna. Oczywiście klub się odrodził. W 1945 roku sportowcy wrócili na swoje boisko przy ulicy Rokicińskiej. Było ono wtedy bardzo zniszczone. Toteż pierwsze mecze rozgrywali w Parku 3 Maja oraz na ŁKS-ie. Na fali przemian w 1949 roku władze zlikwidowały dawny klub Widzewskiej Manufaktury. RTS-owi podarowano wtedy budynki oraz stadion przy ulicy Rokicińskiej za Niciarnianą. W latach 50. niewiele tutaj się działo. Drużyna piłkarska ledwo gdzieś dobijała się do trzeciej ligi, ale ćwiczyli lekkoatleci oraz sekcja bokserska. Właśnie ona chyba najbardziej w tamtym okresie rozsławiła Widzew. A jednym z trenerów później był wielokrotny uczestnik olimpiad Jerzy Kulej. Przyszedł jednak czas odrodzenia. W 1958 roku Widzew zbliżał się do jubileuszu. Wtedy właśnie postanowiono coś zrobić z tym starym stadionem. Była tu przecież równie stara drewniana hala. W latach 60. nic nie zapowiadało, że Widzew kiedyś wyrośnie na potęgę. Był po prostu jednym z wielu dosyć prowincjonalnych klubów. Ale w 1969 roku tu do klubu ze startu łódzkiego przeszli dwaj wybitni działacze. Ludwik Sobolewski i Stefan Wroński. Ich ambicją było utworzenie klubu na europejskim poziomie. Zaczęło się to wszystko od zatrudnienia Leszka Jezierskiego, znanego już wtedy trenera. I wtedy pojawili się tu piłkarze, którzy później utworzyli drużynę, jak to mówiono, z widzewskim charakterem. I ten sukces przyszedł. W 1975 roku Widzew trafił już do pierwszej ligi. Już 2 lata później Widzew awansował do rozgrywek Pucharu UEFA. Wylosował Manchester City. Drużynę, z którą trudno było w tamtym okresie wygrać. Zremisowali 2-2 w Anglii, a u siebie 0-0. Zyskali przepustkę do dalszego ciągu rozgrywek. Wtedy zapisał się w pamięci zawodnik o rudych włosach, młody chłopak Zbigniew Boniek. Był przez wiele lat podporą drużyny Widzewa, jednym z najbardziej bojowych, zadziornych zawodników w naszym kraju, a potem w Europie. Jeszcze raz Widzew zagrał w Pucharze UEFA w 1980 roku. Wtedy wyeliminował z kolei inną sławę, Manchester United. A potem sam Juventus Turyn pozostał w pobitym polu. Takich sukcesów nikt się chyba w tamtym okresie nie spodziewał. Widzew do tego dodał jeszcze 2-krotne Mistrzostwo Polski. Potem doszedł w Pucharze UEFA aż do półfinału, co także było ogromnym zaskoczeniem. W 1984 roku postanowiono zainwestować we własny stadion, bowiem Widzew do tej pory wszystkie najważniejsze mecze rozgrywał na ŁKS-ie. Tamten stadion mógł pomieścić 40 tysięcy osób. Toteż przystąpiono szybko do rozbudowy stadionu. Wtedy pojawiły się o wiele wyższe trybuny, a także
oświetlenie elektryczne. W tym okresie Widzew mógł pozwolić sobie na rozbudowę stadionu, bowiem ogromny zastrzyk pieniędzy wpłynął do Widzewa po sprzedaniu Zbigniewa Bońka do Juventusu Turyn. Był to największy transfer w dziejach polskiej piłki nożnej. 1 800 000 dolarów zarobiono, przekazując Bońka do Juventusu. Ale przyszły chude lata. Do końca lat 80. zaczęły upadać fabryki na Widzewie. One przecież były główną podporą materialną klubu. W 1990 roku RTS spadł do drugiej ligi, ale szybko się z niej podźwignął. Jednak nie odgrywał w ekstraklasie znaczenia. Dopiero w 1995 roku spółka akcyjna, bo przecież tu na Widzewie powołano pierwszą sportową spółkę akcyjną w Polsce, sprowadziła do klubu Franciszka Smudę, znanego trenera. On znów stworzył drużynę z charakterem, drużynę, która dwukrotnie sięgnęła po Mistrzostwo Polski. W sezonie 1995-6 Widzew osiągnął coś niebywałego. Nie przegrał w tym sezonie ani jednego meczu. Niestety, później znów przyszły chude lata. Dziś Widzew dobija się do ekstraklasy. I wiadomo, że na stulecie powinien w niej zagościć. Tam jest jego miejsce. Dziś stoi na czele pierwszej ligi, prawie niepokonany.